Odpowiedzialnością powiedzieć dobry wieczór Państwu. W normalnych warunkach powiedzielibyśmy, że dotarliśmy do highlight dzisiejszego wieczoru, ale powiedzcie sobie Państwo sami, które z dzisiejszych wydarzeń, które już mamy za sobą, nie zasługuje na takie miano? Chyba wszystkie były highlights. W związku z tym zapowiem inaczej. Przed Państwem same światła polskiego feminizmu, sześć cudownych kobiet: Julia Fiedorczuk, Manuela Gratkowska, Agnieszka Szpila i Magdalena Środa, z którymi porozmawiają Agnieszka Graf i Elżbieta Korolczuk. Zapraszam. Dobra. Dzięki. To będzie urocze. No, zostaniemy. Jeżeli tylko, wiesz, będzie jakaś awantura, to wtedy. Dobra, to wtedy podajesz mi na Grzegorz, gdzie jesteś. Dobra. Dobra? Okej. Okay. Nie ma ci się, co ci się przeciąć? Nie, super. Ci dać? Już mam. To może my zaczniemy od wezwania Manueli Gratkowskiej, żeby dołączyła do nas. Mam nadzieję, że już jest tuż i że dosłownie za sekundę z nami będzie. Mamy też z nami osobę nieludzką, wspaniałą. Zobaczymy, czy będzie zadowolona z bycia na scenie, czy może jednak zrezygnuje z świateł rampy, wyjdzie w praniu. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Ja się nazywam Elżbieta Korolczuk, jeżeli Państwo nie byli na naszym poprzednim spotkaniu. Jestem socjolożką, też aktywistką mistyczką feministyczną, tak mi wyszło. I jest ze mną Agnieszka Graf. A ja jestem, mam powiedzieć, kim jestem? Ja jestem Agnieszka Graf. O, idzie Manuela. Ja jestem kulturoznawczynią i autorką paru książek, między innymi Świata bez kobiet i wspólnie napisanego z Elą Kto się boi gender. Tak, i myśmy poprosiły nasze koleżanki, uczestniczki tej rozmowy o to, żeby napisały do nas, jak mamy je przedstawić, ponieważ występują w wielu różnych rolach i nie zawsze jest to takie jasne. I ja muszę powiedzieć, że miałam wielką przyjemność z tego ćwiczenia, ponieważ same już te przedstawienia, te opisy są niezwykle ciekawe i ja po prostu je Państwu tutaj zaprezentuję w alfabetycznym układzie, więc mamy tutaj ze sobą Julię Fiedorczuk. Brawa! Dobry wieczór. Julia jest pisarką, poetką, badaczką poetyki, jest zainteresowana zwłaszcza miejscem kobiet w awangardowej poezji i sztuce, a także splotami myślenia feministycznego i planetarnego. Działa na rzecz trzeciej kultury, czyli sojuszu między naukami przyrodniczymi i humanistyką. To mnie bardzo zafascynowało. Mamy ze sobą też Manuelę Gratkowską. Jeszcze nie. Nie, to będzie ciężkie. Bo były życiorysy, ja napisałam MG, pisarka, założycielka Partii Kobiet, felietonistka. A i nic więcej, jak zobaczyłam to bogactwo opisów, to wyszło tak. Dokładnie, także właśnie. Więc Manuela Gratkowska jest nie tylko pisarką, felietonistką i założycielką Partii Kobiet, ale także jest buddyjską szamanką, psychonautką, felietonistką Newsweeka, jest także matką Polki i autorką 30 książek. Brawa. Mamy ze sobą także Agnieszkę Szpilę i bardzo nam jest miło z tego powodu. Jest entuzjazm. I Agnieszka Szpila przedstawiła się tak. Wkurwiona na antropocentryzm, heteronormatywnych cis mężczyzn i kościół katolicki, zaś miłująca wszelkiego rodzaju dziwaczność, przepraszam, i imperfekcję, ekoseksualistka. I wreszcie Magdalena Środa, filozofka. No ja od razu powiem, tak, że ja o sobie nic nie napisałam. Tak, tak. Magda jednak po prostu w tym czasie prowadziła zajęcia i seminaria, w związku z czym zostawiła to nam i to jest nasz opis. Filozofka, mentorka, profesora, aktywistka, współzałożycielka Kongresu Kobiet, autorka wielu książek, z których ostatnia to Obcy, inny, wykluczony. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, to chciałam powiedzieć, że tutaj wielu osób brakuje. To znaczy, jeżeli mamy rozmawiać o feminizmie, to powinnyśmy rozmawiać w dużo szerszym składzie. Nie ma wśród nas ani osoby niebinarnej, ani osoby trans, ani osoby... Tego nie wiemy.
raczej, ani osoby o innym kolorze skóry niż biały. I nie będę jakoś tutaj tego rozwijać, powiem tylko, że klucz doboru był taki, że to są osoby, które już tu i tak były, a są feministkami. Więc będziemy się spierać w tymże wąskim gronie. A celem jest właśnie, żebyśmy chociaż trochę się pospierały. To znaczy tak w tej sprawie do mnie zadzwonił Irek Green, że mamy tak się pokłócić. Więc powiedziałam, że nie obiecuję, ale szansa jest. Elu. Trochę jest też tak, że tak jak tutaj siedzimy, jesteśmy osobami, które trochę w feminizmie robią w różny sposób od jakiegoś czasu, więc być może jest też tak, że może nasza pamięć trochę obejmuje szerszy moment czasowy i może ta perspektywa nam jest w stanie pomóc w projektowaniu przyszłości, bo dzisiaj chciałyśmy zadać właściwie naszym wspaniałym gościniom dwa proste pytania. I poprosiłyśmy je, żeby odpowiadały na nie bardzo krótko i zwięźle. To oczywiście się nie uda, ale będziemy się starały, żeby zmieścić się w odpowiednim czasie, bo chcemy też Państwa wciągnąć do tej rozmowy. A chcemy zapytać o to, co się z feminizmem dzieje dzisiaj i oczywiście o przyszłość. I to pierwsze pytanie jest bardzo proste, bo z jednej strony jest tak, że feminizm wydaje się święcić niesamowite triumfy. Kiedy patrzymy na ogromne mobilizacje na ulicach, w Polsce to było 200 tysięcy osób, nie tylko zresztą kobiet, ale też młodych mężczyzn i osób niebinarnych w 2020 roku. Mamy moment, w którym bardzo wiele młodych osób identyfikuje się, szczególnie młodych kobiet, z feminizmem. Już to nie jest w ogóle obciachem, to w ogóle nie jest powodem do zastanawiania się, tak, czy ja mogę być feministką, czy powinnam, czy to mi nie zagraża. Dla większości osób młodych jednak to już nie jest w ogóle to pytanie. W wielu krajach feminizm jest naprawdę ruchem jeszcze większej skali masowym. Te protesty chociażby w niedawno w takich krajach jak Hiszpania, to były protesty, które objęły strajk, objął 10 milionów ludzi, dzięki też współpracy ze związkami zawodowymi. Czyli jednym słowem widzimy jakąś niesamowitą moc, niesamowity napęd i umasowienie feminizmu, ale oczywiście to wszystko się dzieje w kontekście potwornego zagrożenia ze strony prawicowego populizmu, ze strony fundamentalizmu religijnego, ze strony no, autokratyzmu po prostu, tak? To znaczy tego rodzaju myślenia, które chce odwrócić się właściwie od równości, demokracji i solidarności, a podążać w kierunku sztywnej hierarchii, nierówności i dyskryminacji. Więc moje pytanie brzmi, gdzie my jesteśmy dzisiaj? Czym dzisiaj jest feminizm jako ruch społeczny i jako myśl krytyczna czy filozoficzna? Może zacznę od Julii. Dobry wieczór. Trochę się przestraszyłam, że mam zacząć, bo ja nie tyle śledzę ruch feministyczny jako ruch społeczny, co przyglądam się bardziej może myśli feministycznej. Jeżeli chodzi o ruch społeczny i o takie zmiany życiowe, no to myślę, że one, że tym, co jest dla mnie bardzo ciekawe, to są zmiany, które zaszły na przestrzeni mojego życia, mojego takiego już bardzo świadomego doświadczenia, to znaczy tak jakby życia już świadomego feministycznie, tak? To znaczy tych lat, odkąd w ogóle myślę o miejscu kobiet, na przykład w sztuce, czy w literaturze, w poezji. Bo dobrze pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy ja sama byłam debiutantką, kiedy ktoś, kto chciał mnie pochwalić, mógł napisać, że właściwie można byłoby się nie zorientować, że to kobieta napisała te wiersze. Jakby wiersze są na tyle okej, że można byłoby nie zauważyć, że zostały napisane przez kobietę i coś takiego uchodziło za komplement, który było w porządku wygłosić publicznie, tak? No to teraz już oczywiście wiadomo, że nikt przytomny niczego takiego publicznie nie powie i jakby to odwoływanie się do męskości jako standardu jakości, talentu, wartości literackiej, to już przynajmniej wprost, przynajmniej w taki oczywisty sposób nie działa. Tak? Druga zmiana to jest zmiana, którą obserwuję, kiedy patrzę na moją
w tej chwili 17-letnią córkę i kiedy przyglądam się temu, jak ona mówi i jakie tematy ona jest w stanie poruszać całkowicie wprost, w odróżnieniu do moich własnych licealnych lat, tutaj znów ta różnica jest naprawdę ogromna i ta, jakby ta różnica pomiędzy moim doświadczeniem a doświadczeniem mojej córki, sposobem, w jakim ona mówi o swoim ciele, poziomem akceptacji, które ona ma dla, na przykład właśnie dla swojego ciała, to jest niesamowite i to jest bardzo wspaniałe i to jest bardzo cieszące. I właśnie tak samo w literaturze obecność na przykład głosów kobiecych, obecność kobiet na festiwalach poetyckich, to, że nie da się zaprogramować festiwalu poetyckiego tak, żeby byli tam sami mężczyźni już w tej chwili, że nie da się pochwalić kobiety za to, że można byłoby się nie zorientować, że te teksty napisała kobieta, to jest bardzo wspaniałe. Jeśli chodzi o myśl feministyczną, to tym, co mnie najbardziej interesuje w tej chwili, no to są właśnie sploty feminizmu i ekologii, czyli takie myślenie w kierunku, tu jest kilka spraw. Jedna interesująca sprawa to jest feministyczna krytyka nauki, która nam pokazuje z jednej strony wartość nauki ogromną, potencjalnie też dla feminizmu i dla rozmaitych ruchów takich wolnościowych, emancypacyjnych, a z drugiej strony też pokazuje, w jaki sposób mainstreamowa ta zachodnia nasza kapitalistyczna nauka jest i bywała, pozostawała w sojuszach właśnie na przykład z patriarchatem czy z militaryzmem i tak dalej, i tak dalej. Więc ta feministyczna krytyka nauki to jest coś bardzo ciekawego. A z drugiej strony to, co nauka odkrywa dla feminizmu, czyli na przykład dla feminizmu, ale też dla wszelkich ruchów emancypacyjnych, czyli to, co się okazuje na temat na przykład tego, czym jest płeć albo czym w ogóle jest materia, tak? Bo tradycyjnie zawsze, już za długo mówię, prawda? Nie, jeszcze możesz chwilę. Jeszcze mogę chwilkę? Bo tradycyjnie podział w feminizmie przebiegał pomiędzy takimi pozycjami esencjalistycznymi, które odwoływały się do biologii i do materialności i konstrukcjonistycznymi, przepraszam, zaplątałam się, które odwoływały się do strasznego genderu i do płci kulturowej itd., itd. No ale teraz okazuje się, że sama materia jest o wiele dziwniejsza niż przypuszczaliśmy, że sama biologia jest o wiele dziwniejsza niż i bardziej złożona niż przypuszczaliśmy, więc być może w ogóle ten podział już trochę nie ma sensu. I nowa myśl feministyczna w nurcie takich nowych materializmów, które w krytyczny sposób, ale spoglądają w kierunku nauki, no to jest coś, co też wydaje mi się niebywale fascynujące i bardzo, bardzo ciekawe. A możesz tylko podać jakiś przykład tego, w jaki sposób nauka pokazuje, że ta binarność myślenia jest już nieaktualna? No na przykład jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia w takich kategoriach, że okej, w kategoriach natury i kultury, tak, gdzie kultura podlega zmianom, kultura to jest ta przestrzeń, nie wiem, świadomego działania, świadomego tworzenia, a natura jest taką pasywną po prostu masą, która pozostaje niezmienna, nie ma swojej historii, no i po prostu zawsze tam jest, jako to tło, tak? No więc jakby jeżeli popatrzymy na to, co współczesna nauka mówi o w ogóle o samej materii, no to okazuje się, z punktu widzenia na przykład fizyki kwantowej, tym zajmuje się Karen Barad, też ważna postać w feminizmie, akurat niebinarna osoba, no to jakby sama materia jest mega dziwna, jest na maksa dziwna, tak? To jakby ewolucja jest dużo dziwniejsza niż wydawało się w takich klasycznych modelach darwinowskich, tak? I materia robi rzeczy, znaczy myślenie o sprawczości ciała, czy o sprawczości materii w tej chwili jest na zupełnie innym poziomie, bo materia robi rzeczy, które naprawdę trudno jest zrozumieć inaczej niż jakiś rodzaj takiej fantazyjnej twórczości, tak? Znaczy jest po prostu o wiele więcej dziwności, tworzenia, aktywności, właśnie sprawczości po stronie tego, co zachodnia filozofia spychała na margines jako właśnie też taką po prostu pozbawioną głosu masę, tak, z której dopiero kultura musi uformować treści czy znaczenia. Tak? Czyli jakby tym, już przepraszam, to jest ostatnie moje słowo. Tym, co z mojej perspektywy jest najciekawsze, jest załamywanie się tej granicy między materią a znaczeniem, materią a sensem. Wydawało się zawsze, że sens jest po stronie kultury,
a zatem po stronie męskości też, oczywiście tradycyjnie rzecz biorąc, a materialność, materia, ciało jest po stronie tej właśnie takiej tępej, inercyjnej masy, tak? I to się załamuje. Znaczy, okazuje się, że materia od samego początku buduje znaczenia, tak? Coś robi, a całe nasze myślenie i cała nasza ludzka twórczość jest całe nasze myślenie jest materialne, jest ucieleśnione, jest zawsze jakoś sytuacyjne. Bardzo to jest ciekawy wątek. Chciałabym teraz zapytać Manuelę Gretkowską. Co sądzisz o tym momencie, w którym jesteśmy? I miałam takie poczucie, że trochę w tej dyskusji, która się właśnie zakończyła, wybrzmiały takie pesymistyczne tony, ale być może to wcale nie jest twój ogląd feminizmu dzisiaj. Ja wiem, że jak mamy zgromadzenie i przychodzimy wszyscy, ja też, na takie spotkania, żeby się brać w tym udział, być razem, znajdować wspólny sens, to trzeba być optymistycznym. I kiedy właśnie byłam u Palikota na tym spotkaniu i ktoś rzucił, i to było niewiarygodne, razem byłyśmy. Pamiętasz, jak rzuciła jedna z filozofek Arystoteles? Sala wyła z zachwytu, Arystoteles! A to byli tacy faceci, przedsiębiorcy, co przyszli zarabiać na polityce. Więc to był szczyt, orga z powodu Arystotelesa. Więc rozumiem, że powinna być optymistyczna. Nie musisz. Wenderalna. To, co mówiłaś, Julio, to przypomniało mi się ten podział sens i materia. Ja tutaj nikogo nie nagabuję na buddyzm tybetański, ale oni to bardzo ładnie mieli wiele tysięcy lat do przemyślenia, rozkładu, że po stronie kobiecej jest mądrość, a po męskiej sprytne sposoby, jak tą mądrość stosować, żeby to było razem. A to, jak widzę, nie jestem taką badaczką zaangażowaną jak wy. Jestem tylko pisarką, więc nie mam takiego aparatu i to, co widzę, to jest bardziej na czuja. Ja wącham czas, a mniej książki być może i badania naukowe. Dlatego mój sposób widzenia jest taki, że żyjemy w momencie, zawsze taki jest moment przełamania, ale to teraz wyraźnie widać. Po jednej stronie mamy świat demokracji. Nie nazwę go anglosaskim, bo Skandynawia jest taką miejscem, laboratorium demokracji, ale ten świat zachodni, gdzie dominuje język angielski, demokracja. Z drugiej strony mamy Chiny, które nie są, są autorytarne totalnie. Język angielski, demokracja, to nie ten świat. I to jest inny projekt zarządzania światem, który w taki czy w inny sposób się zderza, być może się zderzy. To są dwa pomysły, bo się okazuje, że nawet bez demokracji mamy dobrobyt. Bo to, co Chiny oczywiście nie dogoniły Ameryki, ale to, co zrobiły dla Chin, to jest niewiarygodny skok. Jest to bardzo atrakcyjne też dla trzeciego świata. I mamy Polskę, która jest gdzieś po środku. Między światem zachodnim, przez to, że przynależymy do NATO, do wspólnoty europejskiej, a z drugiej strony to, co robi PiS, jest cofaniem nas do świata autorytaryzmu. No i najlepiej, gdybyśmy Chińczykom zbudowali to lotnisko w Baranowie, oni mieli platformę do przesyłania wszystkiego i przy okazji sposoby kontrolowania nas. I obawiam się, bo jesteśmy specyficznie między wschodem i zachodem, jak zawsze, i cały postęp w Polsce polega od wieków, to jest moje zdanie, tak jak w hymnie polskim jeszcze Polska nie zginęła, na tym, że nadrabiamy to, co zepsuliśmy i stoimy w miejscu, więc obawiam się, że nasz kazus będzie taki, że będziemy znowu hybrydą, ja wiem, że jesteśmy hybrydą wschodu z zachodem napędzaną przez wodę święconą, że będziemy hybrydą między zachodem a Chinami. I to, co weźmiemy ze wschodu, czyli kontrolę, bo to, co dzieje się w świecie, w Ameryce teraz, kiedy wprowadzono prawnie zakaz aborcji, w samym centrum demokracji jest to walka między dwoma światami o wolność kobiet, która jest kontrolowana nawet cyfrowo, bo Amerykanki, które chcą dokonać aborcji w innym stanie, są śledzone cyfrowo. Więc obawiam się, że jeżeli w Polsce będziemy mieli tę hybrydę, to pierwsze jak zwykle ofiarą tego padną kobiety przez totalną chińską kontrolę, a typu chińskiego, najbardziej niewolniczego i antydemokratycznego. I bo ja widzę feminizm w Polsce, mówiłam, Polska jest kobietą, a Polska jaka jest, każdy widzi. I to, co się stanie z kobietami w Polsce, będzie tym, co się stanie z polską polityką. I dlatego powiedziałam o takim rzucie światowym.
Rozumiem, czyli to jest taka wizja bardziej ostrożna, a może nawet pesymistyczna, ale czy sądzisz, że feminizm może w tym momencie mieć siłę działania w takim układzie, czy też jest raczej przedmiotem, a nie podmiotem? Feminizm nie rozumiem, jako ruch społeczny. Nie rozumiem pytania, bo nie wiem, co czy, to jest. Czy sądzisz, że możemy coś z tym zrobić jako feministki? Jako kobiety? Tak. No, możemy pomóc w odzyskaniu demokracji. Timmermans powiedział w Parlamencie Europejskim, ale to mówił do kobiet z Zachodu, nie do nas, że feminizm się skończył na Zachodzie dla kobiet, zrobiłyście wszystko, co mogłyście, teraz faceci. Więc to powinno być pytanie do pana pod tym drzewem ładnie oświetlonego i do innych panów. Co dalej, a nie do nas, gdybyśmy żyły na Zachodzie? Jeżeli pytasz mnie tutaj, w tym miejscu, no to jest pytanie o polską politykę, jak podczepimy się do odzyskiwanej demokracji, jeżeli. A teraz co do feminizmu. Jak to widzę, też mam córkę w tym wieku, być może dlatego, że kształciła się w Warszawie, dla niej jest to naturalne, że jest kobietą i feministką, nie ma innej metody. Za długo? Oddam. Nie. Natomiast podsumowując, myślę, że jeżeli patrzeć na 30 ostatnich lat, to są to dwa nurty, tak jak mówiłam, wschodzie-zachodzie. Niesamowity postęp, bo to słowa, których teraz używamy, nie są już obciachem, są w jakimś głównym nurcie, a z drugiej strony ten, to, co się dzieje do tyłu, autorytarny, pogrążył nas bardziej niż 30 lat temu, bo nie groziła nam śmierć za to, że jesteśmy kobietami. Rozumiem. Magda, może do ciebie teraz się zwrócę. Jak twoim zdaniem to wygląda? Tak, oczywiście ja nie będę mówiła językiem filozofki, bo od rana mam seminarium, tylko opowiem taką narrację, która wydaje mi się całkiem optymistyczna, bo dzisiaj państwo, którzy byli cały czas, mieli do czynienia z taką dosyć ponurą diagnozą Manueli, smutną i polityczną, no i mieli państwo do czynienia z Agnieszką Szpilą. To po prostu jest największy optymizm, jaki feminizm przyniósł do tej przestrzeni. Ja pamiętam wiele lat temu, tak się zaczyna jedna z moich książek, Kobiety i władza, kiedy, i opowiadam tą anegdotę na początku, podszedł do mnie dziennikarz i mówi, wiesz, bo gdyby nie wy, agresywne, radykalne feministki, to świat byłby lepszy i kobiety by więcej wywalczyły taką łagodnością i dobrocią. Ja mówię, dobra, ale jakie to są te radykalne feministki? On mówi, no jak to jesteś? Ty, Kinga Dunin obecna na sali, Agnieszka Graf, Wanda Nowicka, Kazia Szczuka. Ja mówię, dalej, no dalej, dalej. I skończyło mu się na 7 osobach. I rzeczywiście feminizm w latach 90. na początku chyba wyglądał w ten sposób, że kiedy trzeba było coś bojkotować, pikietować albo manifestować, to było nas 10-15. Właściwie nie więcej. Kiedy Manuela założyła swoją partię, to oczywiście możemy ubolewać, że ta partia nie osiągnęła sukcesu, ale sukces mentalny był ogromny. To był ogromny krok do przodu. To było wreszcie wyobrażenie sobie, a właściwie odkrycie takiego faktu, że kobiety mogą stworzyć reprezentację polityczną i to całkiem niezłą. Faktem jest, że Manuela padła głównie na mediach, bo po prostu żadne media nie interesowały się kobiecą reprezentacją i to jest cała masa złożonych czynników. Teraz mamy czarny protest. Ja miałam, tak mi się w każdym razie wydawało, że mam tam iść na tej scenie, coś powiedzieć, ale byłam na uniwersytecie, scena była na Placu Zamkowym, pomyślałam sobie, to jest strasznie blisko i to będzie 7 minut może. Jak wyszłam, to nie mogłam iść dalej, bo tam był taki tłum. I na początku miałam taką panikę w głowie, Boże, jak mnie nie będzie, Szczuki nie będzie i Kingi Dunin tam nie będzie, czy Agnieszki Graf, to co się stanie? I nagle zaczęłam, że się kompletnie nic nie stanie, bo ta pałeczka została przejęta i to nie przez kolejnych 15 osób, ani nawet przez partię Manueli, tylko przez setki tysięcy kobiet. I teraz my oczywiście mamy taki problem, mamy problem z narracją polityczną, z przywództwem, o tym tutaj była mowa. Ale jeśli zobaczymy, i to jest chyba najcenniejsze w każdym ruchu, to jest w ogóle najcenniejsze w kulturze, to przesuwanie granic, zmiana dyskursu, to co jest związane z taką wyobraźnią zarówno narracyjną, jak mówiła Marta Nussbaum, czy z taką wyobraźnią utopijną. Myślenie o światach, których nie ma.
Olga Tokarczuk fantastycznie powiedziała, że to, co wyobrażone, jest jakby pierwszym stopniem istnienia. No i to usłyszałam od Szpili, że ona po prostu poszerza te horyzonty, zmienia dyskurs, wywraca nam ten dyskurs i robi to fantastycznie. Ja dzisiaj powiedziałam, że dzięki. Jest... no, teraz się potem dowiedziałam, że to jest niestety faux pas. Jest Michelem Foucault w spódnicy. Że to jest historia, jego historia szaleństwa, ale pamiętajmy, że historia szaleństwa i szaleństwo w ogóle u Foucault miało funkcję A i B, czyli było tym dobrym i tym, które jest, że tak powiem, zaanektowane w niewłaściwy sposób przez kulturę, ośrodki władzy, represji i tak dalej. No nie będę tego streszczała. I teraz tak, jeśli chodzi o feminizm dzisiaj. Z punktu widzenia politycznego jest najgorzej. Jesteśmy bardzo dobre, jeśli chodzi o ruchy społeczne, dobre, jeśli chodzi o sposoby organizowania się. Mamy bardzo marną reprezentację polityczną. Myśmy to kilka lat temu zrozumiały. Kiedyś było powiedziane, głosujemy na kobiety. Jak będzie dużo kobiet w parlamencie, zmienią się priorytety. Potem się okazało, że głosujemy na kobiety i do parlamentu wchodzą służebnice patriarchatu. A to ktoś mówił, żeby kobiety nauczyły się takiej agresji jak mężczyźni. Świetnie się nauczyły. Beata Kempa, koleżanka Pawłowicz i tak dalej. Doskonale, Kaja Godek, doskonale przyjmują te wzorce. Jakby nie o to chodzi. Kobiety nie chcą iść do polityki, kobiety nie organizują się w partie i to jest wielka szkoda. Myśmy zrobiły wielki plebiscyt w ramach Kongresu Kobiet, bo była taka możliwość przekształcenia się w partię polityczną. Proszę się nie przejmować, 35% oczywiście na listach muszą być osoby innej płci, ale my byśmy też tak jak mężczyźni wzięli sobie wujków, kolegów, kochanków, zagonili do tej partii, umieścili ich tam na dolnych miejscach i byłoby podobnie. Kobiety tego nie chcą. Być może to się też bierze z innego modelu przywództwa. My w Kongresie Kobiet, który mam okazję, 8-9 październik, Wrocław, hala stulecia, będzie nas tam, mam nadzieję, 3000 i pewno wszystkie tam będziemy. My w Kongresie Kobiet mamy zarząd, gdzie nie ma szefowej. Ja się bardzo źle czuję w takiej roli. Nie wiem, czy ludzie się rodzą liderami, czy się nie rodzą, tak jak mówiła Manuela, ale ja myślę, że no wiecie, to Irigaray, że użyję tego nazwiska, wprowadziła takie pojęcie przywództwa falicznego i przywództwa waginalnego. Faliczne to jest po prostu jeden facet idzie do przodu cały czas i osiąga wiele rzeczy. Struktura, które są stworzone w obrębie patriarchatu, to jest skuteczne. No a waginalne jest to zróżnicowane, heteronomiczne. Ja myślę, że coś takiego powinniśmy kiedyś opracować. Ale jeśli chodzi o politykę, feminizm nie ma tej siły przebicia. Jeśli chodzi o działanie społeczne, jest fantastycznie, uważam. To znaczy jest bardzo dobrze. Potrafimy się mobilizować. Jasne, że my musimy wrócić do domu. Nie będziemy bez przerwy na ulicy. Ale sam akt dawania takiego oporu, sam akt protestowania z całą pewnością daje do myślenia politykom i ustawia granice. Ważne jest teraz, żeby ten ruch społeczny zaktywizował się politycznie i żeby nie tylko przeprowadził te wybory, ale żeby kontrolował te wybory. Bo kontrola tych wyborów będzie, jak się wydaje, niesłychanie ważna. Trzecia sprawa to jest kwestia mentalności. Ja myślę, że tutaj feminizm ma się bardzo dobrze. To znaczy wiemy, jaka jest polityka, wiemy, jakie są prawa, wiemy, jak autorytarny jest ten rząd, jak regresyjny jest ten rząd, ale nie ma możliwości, żeby kobiety dzisiejsze, tu obecne, ale nie tylko tu obecne, poddawały się tej represji. My mamy 200 lat umiejętności omijania prawa, a Amerykanki się teraz tego będą uczyły. Wiemy doskonale, nie wiem, czy wczoraj oglądałyście konferencję prasową Aborcji bez granic i aborcyjnego Dream Teamu. No naprawdę czułam, że słyszę biblijny język. Białe jest białe, czarne jest czarne. A one mówiły świetnie po prostu. Mówiły, że żałują tego czasu, że były w sądzie, bo w tym czasie nie mogły pomóc kilku kobietom i że będą to robiły nadal, że będą to robiły ciągle, dopóki ta władza się nie zmieni. Ja szczerze powiedziawszy, nie chciałabym, żeby nasza władza zajmowała się właśnie prawem do aborcji kobiet i tak dalej. Żadnej władzy nic do tego.
to w ogóle powinno być czymś absolutnie naturalnym. Władza może się zajmować tym, żeby aborcja nie była konieczna, bo kobiety mają dostęp do środków antykoncepcyjnych, edukacji i tak dalej, i tak dalej. Niech władza pójdzie sobie precz od naszych ciał. Bo te ciała tak naprawdę nie tylko w patriarchalizmie, ale w kapitalizmie są cały czas jej własnością. Jeśli chodzi o kwestie naukowe, no to mieliśmy tutaj świetny przykład Julii. W nauce dzieje się dobrze. Kiedyś moi studenci, kiedy dostawali teksty na przykład Carol Gilligan, to mówili, o taki dziwny tekst, taki dziwny tekst. A wystarczy, że wyrzuciłam to imię Carol i podałam jakieś męskie nazwisko, to studenci byli strasznie inspirujący, bardzo ciekawy, przełamujący binarne kategorie. Teraz tego nie ma. Teraz studenci mówią, czytajmy Judith Butler, bo chcemy to czytać i tak dalej, i tak dalej. Także ja myślę, że pod tym względem też nieźle. Już mi się nie zdarza, jak mnie ktoś zaprasza na wywiad, powiedzieć, no ta pani jest feministką, ale ma męża i dzieci. Czyli już nie jesteśmy feministkami, ale... Znaczy już w każdym razie myślę, że trochę też to pejoratywność przesunęła się z pojęcia feminizmu na pojęcie gender, ale tak jak mówiłyście, to jest pusty znaczący. To jest naprawdę po prostu kategoria kolejnego wroga. Ta władza opiera swoje panowanie na wymyślaniu wroga i gender to jest właściwie taka, nie da się tego wymienić, jak ktoś tu proponował. To wszystko jedno, to pojawi się inne słowo, uchodźca na przykład, pasożyt albo coś innego. Więc tak, ja jestem oczywiście wściekła na to, co się dzieje w Polsce, bo chciałam pójść na taką spokojną, fajną emeryturę i po prostu cieszyć się taką fajną demokracją. I nie lubię tej cofki, z którą mamy do czynienia, ale myślę, że zarówno kobiety młodsze i starsze są feministkami. Trochę tak jak moja córka, która wstyd się przyznać, ma 40 lat, mówi, ja jestem postfeministką. Wyście dla mnie wszystko wywalczyły. Ona ma po prostu świadomość feministyczną, inny stosunek do ciała niż nasze pokolenia i tak dalej. Także tu jest okej. Natomiast to, czego mi bardzo brakuje, to mocnej aktywności politycznej. Ci postawię pauzę. Ta karuzela, którą jest polityka, jest bardzo, no, sprawia fan wielu panom i oni się nie przesuną. Oni się w żaden sposób nie przesuną. I tu trzeba, no i tu trzeba pomysłów, fantazji, siły, władzy, odwagi. Bardzo ci dziękuję. I ostatnia jest Agnieszka Szpila. Boże. O bogini. O bogini. Ponieważ ja nie jestem ani badaczką, no po prostu, wiecie, ja wam to powiem tak, ja wam tak to powiem, że diagnoza moja na teraz jest taka, że z feminizmem teraz jest, że za dużo tu i że to powinno schodzić tu. Najbardziej tu. I żeby to, że schodzi tu, miało taką siłę, żeby było polityczne. I właściwie w tym upatruję przezwyciężenia impasu. Po prostu nie chodzi o to, żebyśmy przestały myśleć, tylko żebyśmy więcej przepuszczały przez ciała. I mam taką przyjaciółkę, Paulinę Januszewską, która zrobiła ze mną wywiad po wydaniu Hex i chciałabym w dwóch zdaniach, czy tam trzech, opowiedzieć o tym spotkaniu, bo ja napisałam Heksy, a uważam, że wywiad, który przeprowadziła ze mną Paulina, która ma 20, nie, teraz skończyła 30 lat tydzień temu, jest młodą, przepiękną dziewczyną, w której mogłabym się zakochać i właściwie nawet może się zakochałam. Ona zrobiła ze mną taki wywiad, który wydaje mi się ważniejszy nawet od tej książki, ale nie o tym chcę powiedzieć, tylko o tym, co się wydarzyło między mną a Pauliną podczas rozmowy o feminizmie. My, rozmawiając o nim, tworzyłyśmy go. I ja pamiętam atmosferę, która wypełniła pokój na Jasnej. Pamiętam, że przez nasze ciała przepływał po prostu prąd. My byłyśmy
patrzyłyśmy sobie w oczy i miałyśmy razem poczucie, że właśnie w tym momencie, dokładnie w tym momencie dzieje się to, że my tworzymy go jakby trochę już w inny sposób. Nie chodzi o to, że to, co jest, jest złe, tylko my to... To było jak... To było podpięte z ciał. To było po prostu wstrząsające i to targało nami. I my to czułyśmy, przepraszam za to słowo, w cipach. Po prostu czułyśmy to. To przez nas płynęło. I wyszłyśmy stamtąd i poszłyśmy zrobić tatuaż. I mamy ten tatuaż Wagino Macico Czaszki. Namawiam Państwa do tego, żebyście... Żeby Państwo go sobie zrobili, wystarczy zabrać książkę i pójść do tatuażystki. Ale chodzi mi o to, żeby mieć stąd przekierowanie bardziej już teraz tu, bo wtedy więcej nas podłączy się pod to i zaczniemy się położyć. Będzie to właśnie przywództwo waginalne, bo rośliny płożące w perfidny sposób, bardzo szybki, porastają ogromne połacie. Wspaniałe to jest, po prostu do mnie to przemawia właśnie na takim bardzo cielesnym poziomie. Złoty strzał. Tak, 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 to jest dokładnie to. Dobrze, to ja... Bierzcie i ćpajcie z tego wszystko. Tak. To, ja myślę, że potrzebujemy w ogóle mocy wyobraźni i ja ostatnio właśnie miałam takie doświadczenie, gdzie musiałam wyobrazić sobie, jak Polska wyglądałaby za 25 lat już bez Kościoła katolickiego. Musiałam to sobie opisać i jeszcze opisać osobom, które uczestniczyły w tym projekcie. I muszę powiedzieć, że było to bardzo wspaniałe doświadczenie. To znaczy, żeby przeżyć coś, wyobrazić sobie coś, co, czego chcemy i stworzyć sobie taki rodzaj wyobraźni, w której się tak... ukokosimy, tak w niej usiądziemy i powiemy, ona jest realna, ona jest nasza, ona jest możliwa dlatego, że stwarzamy ją wspólnie i wspólnie jesteśmy w tej przestrzeni. Więc absolutnie tak, jestem za tym. Agnieszko, oddaję tobie głos. Dziękuję. Wagino Macico Czaszka. Pamiętajcie. Pamiętam, jak się ta książka ukazała, ktoś nam ją podarował, jużśmy ją czytały na głosy z Magdą i to moją partnerką. Tak, w łóżku. I to bardzo to jest mocne. Bardzo Państwu polecam doświadczenie, cielesnego doświadczenia tej książki. Ona jest fenomenalna i jest bardzo śmieszna. I to myślę, że ten śmiech z brzucha to też jest to miejsce, w którym możemy feminizm przeżywać. Ja zanim zadam następne dodam, pytanie... że na końcu jest tam manifest. Jutro na seminarium będziemy go analizowały jako poważną propozycję polityczną. Tak. Przepraszam, to wspaniałe. No. Więc ja powiem tak, że rzeczywiście mamy bardzo mroczne czasy politycznie i ja się zgadzam z Manuelą, że jak się tak pomyśli o tych Chińczykach, jeszcze bym tych Rosjan gdzieś tutaj dołożyła, a z drugiej strony ta Ameryka, która zawsze miała być tym światłem na horyzoncie, a że się pogrąża się w mroku, to nie jest wesoło i dlatego zejście do cielesności i wyobraźni może być trochę ucieczką przed tą rzeczywistością polityczną. Ale ja myślę, że w ogóle z feminizmem zawsze tak było, że on bywał skuteczny ku własnemu zdziwieniu, na przykład jak sufrażystkom się wreszcie udało w różnych miejscach, no były zdziwione w ogóle, że to jakoś przeszło. Bo w ale końcu, pamiętaj, że w Wielkiej Brytanii one podkładały bomby. No tak, to... robiły rzeczy radykalne, to prawda, ale większość swojej historii feminizm raczej był rośliną płożącą niż rakietą właśnie, która zmierza. Więc ja myślę, że jesteśmy na etapie płożenia i musimy wysiłek wyobraźni rzeczywiście wykonywać. I chciałam jeszcze wspomnieć o jednej książce. Trochę się boję, czy coś tutaj źle nie powiem, bo podobno nikt nie zrozumiał, ale ja uważam, że Olga Tokarczuk, nasza gospodyni, popełniła radykalną powieść feministyczną, w dodatku bardzo śmieszną. Empuzjon, który pewnie większość z Państwa już zna, jest taką powieścią,
opowieścią o tym, że faceci mówią różne rzeczy, a tam jest dużo cytatów z prawdziwych facetów, którzy mówili różne rzeczy, potwornie głupie i mizoginiczne, z ogromną pewnością siebie, a pod spodem, w tych górach, w których oni te rzeczy mówią, dzieją się rzeczy, których ich wyobraźnia w ogóle nie ogarnia. No jakbym kontynuowała tą myśl, to byłby spoiler, więc nie powiem, ale jest dla mnie jakoś zabawne i takie pocieszające, że Olga to zrobiła. Znaczy po prostu dała nam radykalną, feministyczną powieść w tych mrocznych czasach. I różni ludzie się czepiają, że ona jest za mało jakaś, a ja uważam, że ona jest właśnie taka, jak ma być. I wzmacnia nas przez tą swoją dziwność. Więc tak, ja się zgadzam, że feminizm jest w miejscu wyobraźni, ale dodałabym do tego, że feminizm jest pęknięty w tej chwili. Znaczy rzeczywiście tutaj ktoś zadała pytanie pod koniec naszej dyskusji, co my myślimy o tym sporze i powiedziałam, zaprosiłam tę osobę na nasze dzisiejsze spotkanie, ponieważ naszym celem jest przegadanie tego sporu, zastanowienie się, czy on jest ważny, czy my jesteśmy gotowe go objąć jako spór, który, tak jak ja sugerowałam, jest nieuchronny i on na każdym etapie rozwoju feminizmu gdzieś tam jest, czy też może feminizm jest tylko po jednej stronie tego sporu. I teraz ja go spróbuję opowiedzieć. To jest spór o gender. Z jednej strony mamy spór o gender między feminizmem bardzo szeroko rozumianym, a radykalną lub populistyczną prawicą, czyli między genderyzmem a antygenderyzmem, ale z drugiej strony mamy też w niektórych krajach bardzo nabrzmiały spór wewnątrz feminizmu między feminizmem queerowym, otwartym na różnorodność w tej sferze tożsamości genderowych, seksualnych, a zatem na przykład przyjmujący do feministycznej walki osoby trans, osoby niebinarne i w ogóle całą koncepcję płci jako pewnej konstrukcji, a z drugiej strony mamy ten nurt, który sam o sobie mówi gender critical. On ma też nazwę inną, ale ponieważ te osoby identyfikujące się z tej nazwy nie lubią, to jej nie będę używać. Które mówią tak, ruch kobiecy to jest ruch kobiet. Kobiety to są osoby biologicznie obdarzone płcią żeńską i po prostu są to samice gatunku ludzkiego, więc przestańcie nam tu wciskać kit, że kobiety, że poszerzamy kategorię kobiet. Co więcej, ten nurt feminizmu uważa to poszerzenie za szkodliwe, a nawet niebezpieczne z różnych powodów. I teraz ten spór byłby ciekawym sporem, gdyby te osoby mogły się spotkać i podyskutować, ale nie mogą. Ponieważ feministki z nurtu queer uważają feministki z nurtu gender critical za antyfeministki i konserwatystki, a z kolei tamte uważają feministki z nurtu queer za zdrajczynie feminizmu. I w ogóle nie ma mowy, żeby się spotkać. Czasem dochodzi do awantur w mediach społecznościowych i one naprawdę nie są przyjemne. I teraz nasze pytanie do was jest, co wy o tym myślicie? Czy to jest niefortunne pęknięcie, czy to jest ciekawy spór, który z powodu mediów społecznościowych zamienił się w jakieś piekiełko? Czy też, jak ja ostatnio usłyszałam na jakiejś uczonej konferencji, w ogóle nie ma żadnego sporu, ponieważ ten drugi feminizm to w ogóle nie jest feminizm. Który drugi? No ten drugi, ten gender critical, że on po prostu jest konserwatyzmem. Trochę mnie zatkało, jak to usłyszałam, ale to powiedziała osoba, która jest redaktorką jednego z najważniejszych feministycznych czasopism naukowych, więc ja już potem zamilkłam. Przepraszam, to jest takie nasze trochę pytanie o przyszłość. To znaczy, jak sobie wyobrażamy, że nasze myślenie o w ogóle płci, czy tym genderze, będzie wyglądało za 10 lat, tak? Znaczy, w którym kierunku zmierzamy? Co o tym sądzicie? Myślę, że praktyka to rozstrzyga, bo to są spory dosyć na razie teoretyczne i na takim poziomie, co będzie. Natomiast praktyka jest realnością i we Francji doszło do sporu, który będzie rozstrzygnięty bardzo sensownie i jest jakąś odpowiedzią na to, co mówiłaś, Agnieszko, bo zapłodnienie in vitro pozaustrojowe przysługuje kobietom, co jest naturalne. Za darmo i tak dalej. Natomiast zgłosili się mężczyźni, w papierach mężczyźni, którzy mają macicę. I
im prawnie, no bo to jest kobieta. Prawo, tak. Jest facet, w papierach jest facetem, natomiast ma macicę i może urodzić dziecko i wtedy mu to nie przysługuje. I prawo się przychyliło na korzyść właśnie mężczyzn, którzy mają macicę, mogą dostać za darmo in vitro. Więc myślę, że bardzo fajne jest to zderzenie teorii, nie teorii, bo to są przekonania, ale przekonań z prawem, czyli realnością. To, co mówimy, dlaczego polityka jest ważna, bo polityka to, dlaczego w parlamencie musimy być, bo tam się załatwia prawo. A na nas się załatwiają tutaj po prostu mężczyźni, politycy, a my możemy załatwić prawo tylko w Sejmie, bo to, co jest prawnie ustalone, mniej bądź bardziej wiadomo, że prawo można zmienić, co pokazuje TK, ale to jest zagwarantowane, a to nie są obietnice, które są składane i zabierane. I też mi się cieszyła, że jesteśmy na Śląsku, bo to, co mówiłaś, Agnieszko, jeżeli Śląsk jest facetem, to górny od pasa w górę, a my jesteśmy w dolnym. W Dolnym Śląsku i to też ma znaczenie. Poczekaj, Manuelo, ale ja chciałam tutaj doprecyzować. Sąd francuski uznał, że płeć jest biologiczna, ponieważ te osoby, które się identyfikują jako mężczyźni, jednak są biologicznie kobietami. Uznał sąd, że in vitro przysługuje osobom z macicami, tak, niezależnie od ich płci prawnej. Kim są w papierach. Tak. Innymi słowy, poszerzamy pole możliwości, a nie zawężamy. Tak, dokładnie. Ja pamiętam jako nestorka taką debatę, której się przysłuchiwałam pod koniec lat 90. To było w Stanach Zjednoczonych, kiedy w sposób bardzo zajadły dyskutowały ze sobą lesbijki i biseksualistki. I poszło tam prawie do rękoczynów, dlatego że w końcu zrozumiałam, o co chodzi. Chodziło o to, że lesbijki mówiły biseksualistkom, że im chodzi o tożsamość, a biseksualistkom chodzi tylko o fan. I ja pamiętam, to było moje pierwsze przeżycie. O, pomyślałam sobie, w obrębie feminizmu są konflikty, z czego sobie nie zdawałam sprawy. Potem, jak zajmowałam się historią feminizmu, jak wiecie, tych konfliktów było mnóstwo. Po prostu naturalistki, konstruktywistki, czarne feministki, białe feministki, lesbijki, liberałki, lewicowe, marksistowskie. Właściwie cała historia feminizmu, jak ktoś mi mówi, teraz mam taką prośbę, żeby napisać tekst do książki Filozofia feministyczna. Ja mówię, no to tak jakbyście mnie poprosili, żebym napisała historię filozofii en bloc. Po prostu nie da się, bo tych nurtów, kierunków sprzecznych ze sobą jest bardzo wiele. Moje oczywiście stanowisko jest takie i od tego zaczęła Julia. Epoka, w której żyjemy, pod wpływem właśnie działań grup wykluczonych, między innymi feministek, LGBT, ale ruchów kolonialnych również, jest epoką, która odrzuca absolutnie fundamentalne, podstawowe kategorie, na której bazowała filozofia nowożytna, a nawet filozofia ponowoczesna. Takie kategorie jak właśnie podmiot. Wszystko, co jest oparte na binarności. Tego jest bardzo dużo, prawda? To binarne porządkowanie świata wydaje się być naprawdę passé. Również chodzi o podział na osoby ludzkie i osoby nieludzkie przede wszystkim, jak również cały świat nieożywiony. Mówiłaś o podziale kompletnie sztucznym natura-kultura, który w tej chwili w różnych teoriach jest zamazywany. Znaczy, moje przekonanie jest takie, że od czasu, kiedy pewno przeczytałam Judith Butler, jej performatywną teorię płci, to ja właściwie uznałam, że to jest odkrycie faktu, o którym pewno od dawna wiedziałam. Płeć to jest kontinuum. Kontinuum to jest coś bardzo heterogenicznego. Niektórzy mają trochę więcej czegoś, niektórzy trochę mniej. Niektórzy orientują się, że czegoś mają więcej, ale tylko pod wpływem kultury albo mentalności. Więc ja myślę, że naszą przyszłością i to taką przyszłością, która również z normatywnego punktu widzenia będzie mniej wykluczająca, bardziej równa, bardziej demokratyczna w tym takim ważnym rozumieniu pojęcia demokracji, jest to zróżnicowanie.
jest zróżnicowanie, przywiązywanie się do kategorii kobieta i mężczyzna, razem z tym całym gigantycznym balastem kulturowym, które za sobą pociągają, a zwłaszcza z nierównościami politycznymi, które z tego wynikają. Budowanie tej totalnej, radykalnej granicy między człowiekiem a zwierzęciem, wiemy jak to wygląda, między właśnie kulturą i naturą, okazało się być fatalne i dla tej natury, przede wszystkim dla tej natury i dla zwierząt, i dla kultury. Więc ja myślę, że to jest jedna z takich kłótni, które są bardzo pobudzające intelektualnie, bo w ogóle tak naprawdę musicie się skupić, żeby zorientować się w cis, trans i tak dalej. To pociąga za sobą pracę intelektu i to jest zawsze cenne. Natomiast myślę, że idziemy w kierunku, jeśli kierunek jest optymistyczny, że naprawdę, że po prostu będziemy zróżnicowani, porzucimy te kategorie płci, chociaż nie będzie to świat, jaki sobie wyobraża prezes Kaczyński, że co 3 godziny będę sobie płeć zmieniała, bo i po co? Agnieszko? Ja pozwolę sobie odnieść się do tego, co powiedziałam w spotkaniu, które było o 17, czyli że właściwie chciałabym proklamować robienie w sobie tej przestrzeni, którą tam nazywam vulnerability, czyli żebyśmy otwierały się i otwierali się jako społeczeństwo, no żebyśmy w sercach, w ciałach, w mózgu, wszędzie robili, jak tacy, nie wiem, włamywacze po prostu rozszerzali takie pole, w którym będziemy mogli doświadczać zranienia. Nie chodzi o to, żebyśmy byli ranieni, czy żebyśmy ranili, ale żebyśmy uczyli się doświadczać tej vulnerability i że to wtedy sprawi, że nie będziemy wykluczać i wtedy ten spór, o którym tutaj mówimy, nie będzie istotny, to po pierwsze, a po drugie chciałabym zaproponować Państwu, jeśli mogę, właśnie zaklinając rzeczywistość polityczną na najbliższe 10 lat, przeczytać tekst Zoe Leonard z 1992 roku i chciałabym, żeby Państwo powtarzali za mną na zasadzie kodowania mózgu zdania. Ci, którzy chcą z Państwa, jak ktoś z Państwa nie chce, to nie ma takiej konieczności. Więc pierwsze zdanie jest takie. Chcę lesbę na prezydentkę. Chcę lesbę na prezydentkę. Oh yeah. Chcę na prezydenta kogoś, kto ma AIDS i chce pedała na wiceprezydenta. Kogoś, kto ma AIDS i chce pedała na wiceprezydenta. I osobę bez ubezpieczenia zdrowotnego. I kogoś, kto dorastał w miejscu. Tak zatrutym toksycznymi odpadami. Że nie było wyjścia i musiał dostać białaczki. Chcę prezydentkę, która w wieku 16 lat miała aborcję. I kandydatkę, która nie jest mniejszym złem. Chcę prezydenta, któremu AIDS zabrało ukochanego. I który za każdym razem, gdy kładzie się spać, ma to przed oczami. Teraz przeczytam sama dalszy fragment i zakończymy to razem. Który tulił w ramionach kochanka i wiedział, że on umiera. Chcę prezydentkę, która nie ma w domu klimatyzacji, prezydenta, który czekał w kolejce w szpitalu, w urzędzie i po zasiłek, która była bezrobotna, wyrzucona z pracy, molestowana seksualnie i prześladowana za homoseksualizm i deportowana. Chcę osobę, która spędziła noc pod celą i której spalono przed domem krzyż i która przeżyła gwałt. Chcę osobę, która kochała i została zraniona. I teraz chcę, żeby Państwo to za mną powtórzyli. Chcę osobę, która kochała i
została zraniona. Która szanuje seks. Która popełniła błędy i na nich się uczyła. I teraz coś bardzo trudnego dla tego kraju. Chcę na prezydentkę czarną kobietę. Uwaga. Chcę kogoś, kto ma zepsute zęby i charakter. Kto jadł paskudne szpitalne jedzenie? Uwaga. Kto jest transwestytą i brał narkotyki i chodził na terapię? Okej. Chcę osobę, która popełniła obywatelskie nieposłuszeństwo i chcę się dowiedzieć, dlaczego to nie jest możliwe. Chcę się dowiedzieć, dlaczego w pewnym momencie przywykliśmy, że prezydent zawsze musi być pajacem. Zawsze dziwkarzem, a nigdy dziwką. Zawsze szefem, a nigdy robolem. Zawsze kłamcą, zawsze złodziejem, a nigdy go nie złapią. Wspaniałe są performanse, szczególnie zbiorowe, w których uczestniczymy. To jest właśnie ta praca wyobraźni. Julio, tobie zostawiam ostatnie słowo. Jeszcze chwileczkę, ale powoli, jakby tak zbieramy się, żeby Państwu też dać szansę uczestniczenia w naszej rozmowie. Żeby zebrać parę wątków, które mi się jakoś tak wyłoniło podczas tej naszej rozmowy, to myślę tak. Myślę po pierwsze, że bardzo cenne są różnice i mówimy o tym konflikcie, mówimy o tej kłótni, która w tej chwili jest w feminizmie być może najgłośniejsza. Ja myślę, że to nie jest jedyny konflikt i to nie jest jedyna różnica. Myślę, że tych różnic wewnątrz feminizmu jest więcej i oby one istniały, dlatego że wielkim takim... Tym, co mnie napawa niepokojem, jest konieczność mówienia jednym głosem. To znaczy, to wydaje mi się na przykład jakby zupełnie niewykonalne dla mnie, tak? I jakoś niepokojące. I to, że różnice urastają do konfliktów natychmiast, w ogóle na lewicy tak jest, prawda? Że dochodzi do takiego momentu, kiedy nie można mówić trochę inaczej niż zakłada aktualny lewicowy mainstream, ale myślę, że w feminizmie też tak bywa, tak? Że ciężko jest się różnić i ja bym z kolei postulowała przestrzeń dla różnicy, dlatego żeby można było artykułować swój feminizm czy swój sprzeciw naprawdę w różnych poetykach i na różne sposoby. To mi się wydaje absolutnie fundamentalne. To, o czym Magda wspomniała, że jakby kwestia kolonializmu, postkolonializmu i tego, że każda walka jest w tym momencie w jakiś sposób związana z walką przeciwko skutkom kolonializmu, też wydaje mi się ważne do wypowiedzenia, tak? Bo tym, co ja postrzegam jako taką najbardziej niszczącą siłę, planetarnie rzecz biorąc, że tak powiem, jest ekonomia, jest kapitalizm oparty na ekstrakcji, tak? Czyli na wydobyciu z jednej strony paliw kopalnych, to jest realna bardzo rzecz, która prowadzi do wojen, która prowadzi do nierówności, która prowadzi do niewolnictwa, która prowadzi do przepaści pomiędzy klasami społecznymi i która też ma związek z patriarchatem. Czyli ta ekonomia, czy ten kapitalizm oparty na ekstrakcji paliwa kopalne z jednej strony, z drugiej strony w ogóle takie podejście do wszystkiego, włącznie z, nie wiem, własnym ciałem, czy jakby podejście w ogóle do eksploatacyjne, tak, czy podejście do świata, czy do samych siebie, do siebie nawzajem w kategorii zasobów, to jest coś, co jest niebywale niszczącego i co mamy bardzo też uwewnętrznione, tak naprawdę nawet w naszych sposobach mówienia często pojawia się ten metajęzyk właśnie tej ekonomii, jako ten język, który nam przychodzi do głowy, kiedy myślimy, a co będziesz z tego mieć, tak, co jakby jak
przekujesz coś tam na sukces czy na zysk i tak dalej, i tak dalej. Zgubiłam się, bo chciałam powiedzieć coś konkretnego. Jakby ta kwestia kolonializmu i przeciwstawienia, jakby tym, co umożliwiło przyspieszenie ekstrakcyjnego kapitalizmu, była oczywiście ekspansja kolonialna. I też jakby wydaje mi się, że jeżeli feminizm ma odpowiadać na ten ma być adekwatny do tego momentu, w którym jesteśmy w świecie, to musi w jakiś sposób wchodzić w dialog ze wszystkimi nurtami dekolonizującymi. Tak? Myślę, że buddyzm tybetański nie jest jedyną taką rdzenną wiedzą, która już miała te intuicje, na przykład dotyczące niedualności. Tak? Tak samo było jakby w wielu innych miejscach, gdzie rozwijały się kultury przednowoczesne, bez ideolizowania tych kultur, bo to też oczywiście jest bardzo naiwne wyobrażanie sobie, że wszystko było tam świetnie, póki nie przyszła nowoczesność, ale z jakimś takim w ogóle ze świadomością, że ten zachodni sposób myślenia dualistyczny, instrumentalnie traktujący poza ludzką przyrodę, ale też niektóre ludzkie ciała, na przykład kobiece, czy na przykład niebiałe, tak, że on zasłonił ogromną ilość w ogóle kompetencji, wiedzy, epistemologii, które wyparliśmy gdzieś tam na margines tego świata. Więc jakby o to też chciałabym się w ramach feminizmu upomnieć, tak? Czyli jakby wydaje mi się, że feminizm, jeżeli ma mieć sens, czy feminizmy, bo wolałabym myśleć o nich w liczbie mnogiej, jeżeli mają być sensowne dziś, tak ja wierzę, powinny uwzględniać swoje wewnętrzne różnice, ale też powinny wchodzić w sojusz z takimi wyzwaniami jak dekolonizacja i walka z tym ekstrakcyjnym kapitalizmem, który niszczy wszystko. Tak, czyli myślenie właśnie, jak to się ładnie mówi, intersekcjonalne, czyli myślenie o różnych poziomach wykluczenia, dyskryminacji i potrzeby równości. Zanim cię dopuszczę jeszcze do głosu, to chciałam powiedzieć, że ta dyskusja, ten projekt tej dyskusji gdzieś tam rósł trochę w dialogu moim z Julią. Ja miałam taką myśl po naszych rozmowach dotyczących antropocenu, katastrofy klimatycznej i właśnie genderu, że może trochę być tak, że naprawdę ludzkość jest w tej chwili w takim momencie, że ten koniec świata w różnych wyobrażeniach, on nam się wydaje coraz bardziej prawdopodobny. I kiedy się boimy, a boimy się po prostu jako społeczności, nie tylko wojny, nie tylko pandemii, ale właśnie tego końca związanego ze zmianą klimatyczną, to pojawia się pragnienie takiej jednej przestrzeni, w której wszystko będzie jasne. I tak się składa historycznie, że dość często tą przestrzenią jest płeć. To znaczy wyobrażenie o tym, to może zresztą psychoanalitycznie pewnie też opowiedzieć, że to jest to pragnienie, że no przynajmniej mama nam wszystko tak powie, jak jest, a już jak nie będzie wiedziała, to przynajmniej przytuli, tak? Że ta tradycyjny binaryzm będzie tym schronieniem dla nas zbiorowym. I ja myślę czasem o tym ruchu antygenderowym, kiedy przestaję widzieć w nim po prostu nową twarz autorytaryzmu czy faszyzmu, że on jest lękową reakcją na współczesną komplikację świata. I być może z feminizmem też tak jest. To znaczy te nurty feminizmu, które chcą, żeby to było jasne, klarowne i zdroworozsądkowe, one proponują schronienie przed komplikacją. A ta komplikacja to jest też to, że no właśnie żyjemy w świecie potwornych nierówności. I naprawdę mamy poważniejsze problemy niż to, czy poszerzymy, czy nie poszerzymy definicję kobiecości. Tutaj ktoś zadawał pytania, a ile ma być tych toalet? No kurczę, naprawdę trochę wszystko jedno, nie? Jak nas zaraz zaleją oceany. Feminizm jest jednak za bardzo uwikłany, żeby był takim miejscem, gdzie się chronimy. Ale to, co powiedziałaś bardzo smutnego, to powiedziałaś, że myślimy raczej o końcu świata, a nie myślimy o końcu patriarchalizmu albo końcu kapitalizmu. Żyżek powiedział, prawda, że lepiej nam sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu. Ja myślę, żebyśmy przesunąć tą rozmowę na to, jak jest możliwy koniec kapitalizmu, czy jest możliwy koniec kapitalizmu, bo to widać. A podobnie i pytanie oczywiście, czy koniec kapitalizmu będzie zarazem końcem patriarchalizmu, bo pytanie na ile te wielkie paradygmaty do siebie pasują. I przypomnę wam takie dobre powiedzenie, żeby to nie było przeciwko mężczyznom, ten koniec patriarchatu, że epoka kamienia łupanego skończyła się nie z braku kamieni. I patriarchalizm skończy się też nie z braku mężczyzn, ale można by zwiastować koniec tej epoki.
Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że, że te końce świata, bo te końce świata też są oczywiście w liczbie mnogiej, prawda? To znaczy, bo dla, jakby to jest z punktu widzenia na przykład, no nie wiem, aktywistek afrykańskich, tak? Albo południowoamerykańskich, no to one się uśmiechają i mówią, aha, to teraz wam się wydaje, że świat się wam zaczyna kończyć, tak? Więc jakby to też jest coś, co się jakby już wydarzyło, tak? I wydarza się cały czas. Ale jest też taka perspektywa, która mówi o tym, że ten koniec świata jest powrotem Ziemi. Że jakby koniec świata jest wejściem Ziemi z powrotem na scenę, jako graczki, tak? Której nie da się już ignorować. I to jest też jakaś optymistyczna... O ile ta Ziemia nie zostanie od razu wykupiona przez wielkie korporacje. Ale one są na świecie, jakby to jest ten... Korporacje tworzą świat, nie? Więc jeżeli ten świat się jakoś tam... Dobra, chciałam coś optymistycznego powiedzieć na koniec, ale... Wielkie dzięki. Ja tylko podsumowując, to ponieważ się badam ruchy społeczne, to dla mnie trochę ten konflikt jest o tym, jak budujemy swoją wspólną tożsamość. I myślę, że w feminizmie i w wielu ruchach społecznych są takie trzy strategie. Jedna to jest taka, powiedziałabym, stawianie jasnych granic. Musimy postawić te granice i się ich trzymać, tak? Kobiety to znaczy to i to, my jesteśmy kobietami, musimy odgrodzić się, postawić ten mur pomiędzy nami a innymi. Niestety, ale jakby to jest wykluczająca strategia, która nie ma wiele wspólnego z emancypacją. Druga strategia, która była przez bardzo długi czas stosowana, to jest poszerzanie kategorii, czyli powiedzenie, jesteśmy kobietami, ale co to znaczy być kobietą, to jest bardzo szeroka kategoria. Każdy może to sobie zdiagnozować, skonstruować, wymyślić. To nie jest tak naprawdę, nie musi być związane z naszym biologicznym ciałem, może być związane z różnymi doświadczeniami. Czyli to jest taka strategia rozpuszczania granic, poszerzania ich, tak? A trzecia strategia to jest strategia, taki moment, w którym mówimy, nie potrzebujemy w ogóle tych granic, tak? Że ta granica nie jest nam potrzebna do tworzenia nas jako pewnego podmiotu. I to jest taka strategia, powiedziałabym, rozpuszczania w ogóle kategorii wspólnego podmiotu na rzecz budowania pewnych praktyk na przykład społecznych, tak? I to jest taki sposób, który wydaje mi się bardzo bliski na przykład nowemu pokoleniu. I z tej perspektywy myślę, że jak połączymy te dwie kategorie, to może nam coś z tego wyjść, przynajmniej taka dobra koalicja, taką mam nadzieję. Proszę Państwa, jest bardzo zimno i bardzo późno. Państwo są wspaniałą publicznością, jesteście tutaj wciąż z nami, nie zamarzliśmy wszyscy, cudownie. Chciałabym Was dopuścić też do głosu, więc jeżeli ktoś ma, bo ja nie widzę po prostu pytania, komentarze, performanse. Tylko musicie tak jakoś dać znać, ponieważ oślepia nas światło i nie widzimy po prostu, czy ktoś... Są w telefonie. Tak, tak. Są osoby, które mają tutaj, pomagają nam w tym i mają mikrofony. Może czekając na zgłoszenie, tak nie chcę podsumować, tylko na temat wizji, pozwolę sobie zacytować białego mężczyznę na scenie. Arystotelesa? Nie, z Australijczyka Jerry'ego Jeffersa, który w ostatnim stand-upie o nietolerancji, kiedy wyobrażał sobie przyszłość, myślę, że na tej scenie o tym, o czym mówiłyśmy, jak może wyglądać, jak niebinarnie, wyobrażał sobie przyszłość, kiedy się zestarzeje i będzie wspominał, że w jego czasach młodości świat był taki prosty, faceci mieli waginy, kobiety kutasy, a teraz jego wnuczek uważa się za Azjatkę, która utożsamia się, chce być czarnoskórym mężczyzną, który chce wyjść za robota. I myślę, że to taki świat być może w przyszłości będzie. Oby. Proszę Państwa, czy ktoś jednak chciałby wziąć udział jeszcze w rozmowie? Mi tu został przekazany dobrze, mikrofon. Super, bo ja nie widzę po prostu. Ja takie pytanie nawiązujące w sumie do tematu też dyskusji, bo mamy jednak teraz w jakiś sposób wartości rozłożone na te dwie dominujące płcie kulturowe, te dwa dominujące gendery. I czy bardziej walka jest o to, żeby jakoś je całkiem rozmyć albo jakoś zamienić te role, czy walka jest bardziej o to, żeby zmienić społeczeństwo i to, które wartości przypisane do której płci kulturowej my jako całe społeczeństwo cenimy. Szczególnie w sumie w kontekście katastrofy klimatycznej i ekologicznej, gdzie widać, że większość
młodych liderek, jeśli popatrzę na przykład na Fridays for Future, praktycznie w każdym kraju to są kobiety, więc być może ta etyka troski tutaj, nie wiem. Ale pytanie jest w skrócie o to, czy bardziej zmienić społeczeństwo, czy bardziej zmienić gendery. Ja odpowiem tylko, tu zgłoszę się do odpowiedzi i odpowiem tylko to, co mi się wydaje. I to, co wydaje mi się, że byłoby praktyczne. Moim zdaniem praktyczne byłoby przeorientowanie polityki z polityki tożsamości na politykę wspólnej sprawy, czyli jakby skupienie się nie tyle na tym, kim jesteśmy, co na tym, o co w danym momencie walczymy. Taki ten podmiot polityki, czy podmiot na przykład właśnie feminizmu nie tyle definiowałby się przez to, kim jest kobieta, a przez to, co mamy do załatwienia. Tak sobie wyobrażam jakieś wyjście możliwe z tego. A ja myślę, że nic nie trzeba robić. To znaczy trzeba zabronić, zakazywać. Tak naprawdę uwolnić się od władzy. Uwolnić się od władzy normatywnej. Nikt nie powinien nam mówić, kim jesteśmy, jaką mamy płeć, jak powinniśmy postępować i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że ta cała sfera tożsamościowa powinna być po prostu wolna. I to się zrobi samo. Ja nie chcę, żeby jakiś rząd mówił, no dobra, a teraz macie prawo zmieniać płeć. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę, żeby mi rząd mówił, że ja mam jakieś prawa. Ja te prawa mam i ja chcę, żeby on nie wchodził na te prawa. I to wszystko. A myślę, że jednak zasada wolności jest czymś takim podstawowym. Czy ja chyba wejdę w buty feministki różnicy, którą nie jestem, bo tak naprawdę uważam, że trochę tak jak pan sugerował, że ten gender jest przereklamowany, to znaczy nie musimy się tak dzielić i segregować, ale kiedy mówimy etyka troski, to tak naprawdę odwołujemy się do wielu dziesięcioleci myślenia feminizmu różnicy. My mu dużo zawdzięczamy. To znaczy wiele pokoleń feministek mówiło, słuchajcie, ten świat jest zorganizowany nie tylko przez mężczyzn, co widać na zdjęciach rządów do bardzo niedawna wyłącznie składających się z mężczyzn, ale przez wartości uważane za męskie. To znaczy patriarchat tak nas urządził, że troska miała być w gestii kobiet i była też najsłabiej opłacaną i szanowaną w ogóle ludzką cechą i przypisaną kobietom. I teraz ta troska jest tym, czego najbardziej potrzebujemy, ponieważ świat się wali. Więc ja myślę, że jest jednak coś takiego, że znaczy nie przypadkiem liderkami wielu najważniejszych w tej chwili ruchów i symbolami tych ruchów są młode kobiety. I też, nie wiem, no, rząd Islandii, prawda, Greta Thunberg, Olga Tokarczuk. To nie jest tak, że to równie dobrze mogliby być faceci. Taki mamy moment w historii, że kobiety są bardzo ważne, ale też mamy tą figurę faceta w sukience. Po prostu to się czasem widzi nawet na ulicy i ja nie myślę o nich jako o przebierańcach. Ja myślę o tym jako o pewnym politycznym geście. Dosyć od księża? Nie. Myślę o mężczyznach w sukienkach letnich, często z brodami. Te osoby, znaczy osoby różnie ugenderowione w taki sposób trudno czytelny. I że jest jakiś taki moment historii, kiedy to, co progresywne, to jest to, co bywało jednak tradycyjnie kojarzone z kobiecością. I pora odkleić kobiecość od kobiet i uczynić ją tym, co w ogóle ludzkość będzie robiła, żeby się uratować. Taką ja mam teraz intuicję. W odróżnieniu od tego, co bywało męskie, a teraz może to nazwać kapitalistycznym albo no właśnie ekstrakcyjnym. Agnieszka, ja bym w myśl Agnieszki proponowała nie odkleić kobiecość, tylko obkleić kobiecością, okleić kobiecość. Tak. Tak, bo ja tylko dodam, że z mojej perspektywy trochę bardzo często rozmawiamy o kategoriach tożsamościowych, a ja jako socjolożka chciałabym porozmawiać o konkretach. To znaczy, jeżeli rozpuszczamy kategorie, to co robimy na przykład z systemem alimentacyjnym, tak? Bo ja od wielu lat w tym działam i akurat tak się składa, że no jednak większość osób, które się opiekują dziećmi po rozwodach, tak, są kobiety, a większość niepłacących to są panowie, tak? I jakby jak ułożyć na przykład pewne systemy opieki społecznej i opieki zdrowotnej i tak dalej, żeby rozpoznawać systematyczną dyskryminację ze względu na właśnie płeć i na wszystkie cechy, które jej przypisujemy i na to,
że kobiety są tymi osobami, które rodzą i opiekują się dziećmi, wciąż jednak. I w jaki sposób to rozwiązać? W taki sposób, żebyśmy widzieli te różnice i widzieli to ugenderowienie, a jednocześnie pozwalali na jak najszersze budowanie swoich własnych wyborów, działań, tożsamości, relacji i tak dalej. Czy chciałabym, żebyśmy częściej też rozmawiali o konkretach, to znaczy co zrobić z tym systemem, co zrobić z tym światem na takich bardzo, bardzo przyziemnych poziomach. Czy jeszcze są jakieś pytania? Tak, ja mam pytanie, tu jestem. Ja chciałabym na początek przytoczyć taką dyskusję, z którą ostatnio spotkałam się w social mediach, właśnie odnośnie podziałów w feminizmie. Mianowicie chodziło o to, że jakby feminizm bierze pod swoje skrzydła różne osoby, różne grupy, które są dyskryminowane, które potrzebują takiego wsparcia, żeby otrzymać równe prawa. No, po prostu chodziło o to, że feminizm bierze pod swoje skrzydła jakby nie tylko kobiety, które mają płeć biologiczną, żeńską, tak? I to, co jakby wyłoniło się z tej dyskusji i skłoniło mnie do refleksji związanej z naszym polskim podwórkiem, to jest to, że bierzemy pod skrzydła, brane są pod skrzydła feminizmu różne tematy, natomiast nie zostały usystematyzowane tematy związane stricte z kobiecością. To jest to, co przed chwileczką zostało powiedziane, czyli że to kobiety rodzą dzieci, a wciąż nie mamy ściągalności alimentów, nie mamy dostępu do żłobków, nie mamy edukacji seksualnej, tak? Nie mamy dobrego wsparcia dla rodzin, tak? Czy właśnie prawa do aborcji, że te tematy związane stricte z tą kobiecością, taką płciową, biologiczną, nie zostały uregulowane. Jakby feminizm nie do końca sobie z tym poradził, tak? A bierzemy na siebie jeszcze więcej. I chciałabym poznać waszą opinię, jak wy do tego aspektu się odnosicie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Agnieszka. Ja mam taką myśl, odpowiadając na to pytanie, czy próbując odpowiedzieć, że właśnie owi mężczyźni w sukienkach, jak również każdy, jak samo jak moje dzieci disy, czyli autystki, które są po prostu no, queerem, tak? To jest autyzm, to jest queer, to jest rodzaj queer. Jak chodzicie z autystami po ulicach i nie wychodzicie z poczucia wstydu cały czas, tylko robicie z tego rodzaj teatru, to jest to queer. Ja jestem często uczestnikiem takich queerowych akcji z moimi dziećmi. Chodzi mi o to, że kiedy idziemy ulicą i widzimy mężczyzn w sukienkach, to nie chodzi o widzenie tylko mężczyzn w sukienkach na ulicach, tylko wszędzie, gdzie zauważamy inny typ męskości, tam powinniśmy kierować, moim zdaniem, impuls no takiej wszechogarniającej miłości, ale nie na zasadzie, że ja, Agnieszka Szpila, czująca świetny kontakt ze swoją waginą i kochająca orgazmy, teraz oto zwrócę uwagę na to, że jakiś mężczyzna nosi sukienkę i pomyślę, jakie to fajne, dam mu wolność, no niech on siebie nazywa teraz kobietą, bo to ja nie mam żadnego, ja nie mogę wychodzić w tym z pozycji kogoś, kto takie prawo mu daje czy jej. Po prostu to nie jest kwestia tego, że ja zadecyduję o tym, że ten ktoś ma do tego prawo. To chodzi o zlikwidowanie poczucia tego, że my mamy prawo wpuścić lub nie wpuścić kogoś do tej grupy. Bo takiego prawa nie mamy, moim zdaniem. I stawiamy się wtedy w jakiejś wyższościowej postawie i wtedy używamy, opisując dane zjawisko, też języka, no, który nie jest z perspektywy tej osoby. I to jest, i teraz tak jak tutaj pada to pytanie, to ja od razu tak widzę
Bo rzeczywiście pisząc Heksy, ja miałam takie jakieś poczucie obudowania się tym podmiotem kobiecy, w który wierzę, ja mocno też się z nim identyfikuję, ale na miłość boską, no, identyfikowałam się z nim też po to, żeby go teraz rozpuścić, w takim sensie, że ja nie chcę umierać jako zdefiniowany podmiot kobiecy, po prostu, który, nie wiem, czerpie wyższość z tego, że co? Właśnie, że co? Ja chcę jest się... zdefiniowany. Wiecie, o co chodzi? No, jakby nie, chodzi Agnieszko, tylko o to, żeby wiem, się rozpuścić. Chodzi, bo właśnie chodzi mi było o to. Bardzo konkretne o alimenty, a my mam wrażenie. Ja mam ten problem z alimentami. Ja wiem, to jest że też my mój problem. W świecie Marvela, a tu nie. jest pytanie on. Nie wydaje mi się tak, ponieważ jeżeli tam nie pozwolimy na ulicy, właśnie, że jeżeli my będziemy dopuszczać, czy ktoś może w sukienkach, czy się wtedy nazywa kobietą, czy nie i tak dalej, to wtedy właśnie przedłużamy toksyczny jakiś. Toksyczny jakiś model, który potem realizowany jest w prawie właśnie tym, że polityk nam zabroni, nie zabroni, nada prawa, nie da praw, zasądzi takie alimenty, nie zasądzi takich alimentów i że będą alimenciarze lub oni nie będą. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest właśnie w kwestii, że się jeszcze bardziej umacnia toksyczna męskość przez to. Jeżeli ja jako kobieta będę decydować o tym, podmiot kobiecy, czy ktoś się może tak zdefiniować, czy się tak nie powinien zdefiniować i ja nadam mu do tego prawo. A mi się wydaje że toksyczna męskość umacnia, jak nie płaci alimentów po prostu. A może to jest po prostu tak, że jeżeli tworzymy taki świat, który jest równościowy, to w pewnym sensie nie możemy zapomnieć o niczym. I to jest trochę tragedia wszystkich ruchów emancypacyjnych. To znaczy nie możemy wykluczyć żadnego z tych elementów, które budują ten system nierówności, ten system materialnego wykluczenia, ten system symbolicznego wykluczenia, który powoduje, że życie staje się nieznośne. I w tym sensie ja jako właściwie z Agnieszką feministki promacierzyńskie, w sensie takim, że uważamy obie i głosimy to jasno, że feminizm jest takim głosem, który powinien działać na rzecz kobiet jako matek na przykład, bo one, kobiety często są wykluczane po prostu właśnie dlatego, że są matkami. I ja mam takie poczucie, że w sensie filozoficznym tak by jedno drugiego w ogóle nie wyklucza. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jeżeli jesteśmy grupą, która ma stosunkowo niewielkie zasoby i musimy próbować zmienić tą politykę, która jest coraz gorsza i coraz taka podlejsza, coraz bardziej barbarzyńska, to czasami mamy poczucie, że jesteśmy przed wyborem, tak? Czy my mamy ratować z tego pożaru krzesło, czy my mamy ratować z tego pożaru lodówkę, tak? Ja mam trochę poczucie, że jednak musimy walczyć o cały system nowy. I to jest być może w tym najtrudniejsze, tak? Że musimy wymyślić sobie ten rodzaj demokracji, w której ani nie ma tego rodzaju wykluczenia, które jest dzisiaj, to znaczy, że mamy rodziny lepsze i mamy rodziny gorsze, dlatego że kobiety, najczęściej kobiety, samodzielne matki są traktowane jako obywatelki drugiej kategorii, bo ja mam poczucie, że ten system patriarchalny i ta prawicowa polityka, która jest dzisiaj tworzona, jest w gruncie rzeczy właśnie takim sposobem na dzielenie ludzi. Kochamy rodzinę, ale tylko pewną rodzinę. Kochamy dzieci, ale tylko nasze dzieci. Kochamy kobiety, ale tylko pewną grupę kobiet. I chciałabym wyobrazić sobie taki system też polityczny i takie polityki społeczne, które tego nie robią, tak? Które nie mówią, kto jest tą osobą, która zasługuje na prawa, która zasługuje na wsparcie, która zapracowała na to, tylko raczej traktuje każdego obywatela i obywatelkę jako osobę, która właśnie, jak powiedziała Magda, z samej swojej natury i człowieczeństwa zasługuje na wsparcie. Tak? I myślę sobie, że to jest ogromne wyzwanie, jak wymyślić to, ten świat, tak żeby wszystkie te elementy do niego pasowały. To znaczy, żeby nie myśleć tylko w kategoriach interesów pewnej określonej grupy, ale myśleć w kategoriach zmiany zasad gry. Ale wiesz co, to święty Augustyn w Państwie Bożym to wymyślił. I to się nazywa raj. A nie, to się nazywa utopia polityczna. Mi się teraz przypomniała nasza kłótnia z Agnieszką, zażarta, jak nie wiem, feminizm maternalny kontrafeminizm liberalny. Ty powiedziałaś tam krzesło i lodówka. A nawet był... ktoś zaczął w pewnym momencie sprzedawać koszulki z napisem Team Graf i Team Środa.
Chyba nie poszło. Rzeczywiście, ja pamiętam, że byłam dość brutalna i nawet jedna pani psycholog starała się mnie przekonać, proszę pani, ale dzieci można kochać. Agnieszka była wtedy zażartą feministką maternalną, ale rzeczywiście jest taki problem. Mianowicie, czy dawać pieniądze raczej na zasiłki, żeby kobiety były na jak najdłuższych urlopach macierzyńskich i starać się, żeby to były urlopy wychowawcze, czy raczej wspierać je po powrocie do pracy i budować owe żłobki i przedszkola. My jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że nie mamy ani takiej polityki, ani takiej polityki na dobrą sprawę. No i przesłanie mamy jedno, no, do wyborów, słuchajcie. A ja może jeszcze dodam coś, bo mnie niepokoi w pani pytaniu takie założenie, że jest jakaś kolejność, jak feminizm załatwi te sprawy podstawowe, to wtedy może się zająć wkluczaniem jakichś innych grup. No, feminizm nie ma takiej mocy sprawczej, żeby załatwić te sprawy, bo po prostu no, nie mamy władzy. Z tą partią kobiet tak właśnie średnio się udało, Kongres Kobiet jest super fajną imprezą, ale też nie ma mocy sprawczej, natomiast mamy moc tworzenia. Tak, ustawa. Stworzyliśmy, kwoty przeszły i to jest nasza wielka sprawa. A teraz ustawa o równych płacach? O równych płacach przeszło? A, jest w parlamencie. A, no tak. No dlatego dopóki tego dobrze, parlamentu no w każdym nie razie nie mamy tej politycznej mocy sprawczej, natomiast mamy wpływ na wyobraźnię i naszym celem jest budowanie tej wyobraźni politycznej, która będzie inkluzywna i która nie podda się logice szczucia, dlatego że za kampaniami antygenderowymi i niestety moim zdaniem też w znacznym stopniu za tym antygenderyzmem feministycznym kryje się takie założenie. Nie chcę implikować, że ono było w pani pytaniu zawarte, bo może nie było, że jeżeli feminizm będzie zbyt otwarty na dziwaczność, queerowość, to odstraszymy normalne kobiety, bo w założeniu te kobiety na pewno są homofobkami, transfobkami i tak dalej. No nie, po prostu jeżeli będziemy tak zakładać, to będziemy tworzyć jakieś mikrolobby na rzecz kilku spraw, a nie ruch społeczny, którego celem, tak jak właśnie mówiła Ela, jest no, zmiana świata na lepszy. Więc, Agnieszka, czy nie uważasz? Więc ja myślę, że myśmy, że feminizm to przerabiał. Na przykład wtedy, kiedy sufrażystki wyrzucały ze swojego grona kobiety, które mówiły o wyzwoleniu seksualnym, albo kiedy drugofalowe feministki mówiły lesbijkom, żeby się ukryły, a najlepiej w ogóle sobie poszły. No nie, ten mechanizm już feminizm przerabiał i myślę, że jesteśmy w jakimś sensie jednak od niego wolne. Agnieszka, nie uważasz, że to, co było powiedziane, bo kiedy mówisz feministą, mnie trochę to niepokoi, bo pani zadała pytanie i jest feministką, my jesteśmy feministkami, natomiast nie ma jednego feminizmu i myślę, że to można podzielić na, to nie jest przeciwstawne, jeżeli podzielimy na bardzo konkretne pytania, bardzo istotne, najistotniejsze, bo z tego się żyje, na teoretyczne, na baśnie feministyczne, ekologiczne, to wszystko trzyma się razem kupy. Baśnie? To już zrozumiałam, baśnie. Baśnie, tak. Dla mnie to są piękne baśnie, które łączą się z rzeczywistością, bo baśń jest po to, żeby przetwarzać rzeczywistość. Ale ta rzeczywistość jest tak skomplikowana, a każda kobieta jest feministką, że nie, nie każda. Jeżeli istnieje coś takiego jak kobiety konserwatywne, tak, ale i ja uważam, że to jest pożyteczny podział. Jeżeli kobieta szanuje też swoją godność, jeżeli uważa się, że ma godność, to dla mnie jest feministką, bo dla mnie tym jest godność. A tą godnością jest poczucie wolności i samostanowienia na tej zasadzie. Więc dla mnie to się wszystko uzupełnia. I pytanie, i to, co mówimy tu na sali, a właśnie to powinno się uzupełniać, bo teoretyczne rozważania są bardzo, bardzo szczegółowe, nieraz bardzo akademickie. I ktoś może uważać, to nie jest dla mnie, albo zbyt awangardowe jest to, co mówi Agnieszka, to nie jest moje. A to przez to, że jest nas tak wiele, spotykamy się, rozmawiamy, to się przeplata. Bo słowo jedno feminizm nie straszy, tak jak faszyzm, przepraszam, nie ma jednej twarzy, tak jak jednej waginy. Co pięknie Benetton pokazywał na swoich plakatach, sisiaki i cipki różne. Słuchajcie, musimy niestety kończyć, chociaż ta rozmowa się oczywiście nie kończy, bo ona w różnych formach, w różnych wersjach jest cały czas kontynuowana. Ja bardzo się cieszę, że różne głosy wybrzmiały z różnych zupełnie perspektyw. Oczywiście, tak jak wspomniała Agnieszka na początku, to, co my prezentujemy, jest tylko wycinkiem o wiele większej całości. Pamiętajcie o tym Państwo.
Państwo i bardzo zachęcamy do tego, żeby się Państwo włączali jak najbardziej w tę dyskusję. Jeśli przerwę, to powtórzę. Te wszystkie debaty wrócą na Kongresie Kobiet. Wrocław, 8-9 październik, Hala Stulecia. Super. Dziękujemy Państwu bardzo, bardzo serdecznie i zapraszamy teraz na koncert. Dziękuję Wam bardzo, ogromnie. Dziękujemy. Mnie nie obrażasz tego, ja nie usłyszałam.